Witam ponownie, witam was znów bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Let's Play Zagrajmy w koopie w Borderlands. Jak poprzednie dwa odcinki jest ze mną Gemini? Witam. No. Witam. Cały czas w tym samym stroju, chociaż ma lepszą snajperkę. I ja, czyli nadal murzynek, ale z lepszym karabinem. Uzbrojony i prawie że niebezpieczny. To co, jaka taktyka? Zajmujesz się skagami, a ja będę próbował mu headshotować? Wal do wszystkiego, co się rusza. A propos właśnie, poprzednim razem doszliśmy do pierwszego naszego bossa, którego zaraz rozwalimy. Dziewięciopalczastego. No, jakoś mu tam było. I coś słyszę, że on brakuje mu jednej klepki. Dziewięciopalczasty ma również trzy jaja. Zaraz nie będzie miał nic. On tu chyba miał skagi, nie? Tak? Miał skagi. O. Opancerzone skagi. Nie skacz, nie skacz. Mówię nie skacz, tylko gin. Wow. To boli, to boli, to boli, to boli. Nie zauważyłem, że on przyszedł do mnie. Gin, 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 gin. Umieraj, dziękuję. No i bardzo fajnie. Umieraj, mówię ci. Umieraj. Dziękuję. Gin ci, mówię, no. Chyba urwało mu jaja. No. Tylko zastanawiam się, kto go zabił. Nie wiem, no. Poziom zdobyłem, to możliwe, że obydwaj. No bo ja go doprowadziłem do bardzo niskiego, że tak powiem, stanu na granicy śmierci. Stanu nieużyteczności. Pieniądze, kochane. O, jest jego pistolet. Obcinacz. Skuteczny przeciwko ciału, szanse na podpalenie przeciwnika. Nie upuść, bo stracisz palec. A o którym palcu on mówi? Chyba tym dziewiątym. To co, szukamy po kibelkach naboi? Teraz... Nie chcę, dobra, nie chcę tu... Dobra, z tymi kibelkami ja poszukam fantów. Nie chcę tutaj już wracać, więc bierzmy ile się da. I chyba mamy pierwszy... Masz tu też dobry pistolet. Zaraz sprawdzę. Taki żółty? No, średnio. I masz tutaj SMG chyba to jest, no. Submachine gun. Dobra, zaraz pójdę, tylko skorzystam z kibelka. Chyba, że ja sobie mogę pistolecika wziąć, bo mój ma... No, mój jest słabszy. To czekaj, kiedy zaraz zobaczę i najwyżej dam ci tego, którego mam mocny, ale nie używam. Jeżeli jest mocniejszy od tego. Czekaj, bo ja tu kojarzę, że tu jeszcze było fajne miejsce i gdzieś tutaj były, o, jeszcze fajne rzeczy. Let me see. Tak, te cztery pistolety. O tak, o tym pistolecie mówiłem. On jest very plausible mocny. Porównaj z... w użyciu z biszkoptem. I biszkopt jest mocniejszy. Kto by przypuszczał? Hałaśliwy karabin maszynowy. Trzeba będzie to posprzedawać. Biorę to i będziemy sprzedawać, jak wrócimy do... Aleś ty kasy zostawił. Jak wrócimy do Zeda. Aha, wziąłeś te pistoleciki. No, dać ci go? A ile on ma? Przeczytaj jego staty. Obcinacz. A nie, nie obcinacz. Nie chciałeś obcinacza. Ty chciałeś paskudny samopowtarzać. Do obrażeń 19, do celności 83, do szybkości 2,8. Maru, nie? No, dobra, wezmę tego, bo ma szybszy fire rate, a mniejszą dokładność. A ja sobie muszę też jeszcze wcisnąć mój pierwszy punkt działania. Raid. No. Jep, to czekaj, bo to u mnie może chwilkę zająć. Jest. No i proszę państwa, jestem wyposażony w działko.
A ja w ptaka. Czyżbyś miał ptaszka? Widzisz, jak lata, śliczny? Nie, nie widzę. Dobra, popatrzmy, co my tu mamy. Gorszy? Tam wziąłem już jeden pistolet, taki żółty. Tak, widzę, ale to również widzę, że jest pistolet, który ma więcej obrażeń. Tak? Gdzie? No, od mojego, nie? Paskudny samochód powtarzalny. Ten tu. Ostatni. No, ma damage 15. No. A ty ile masz? Obecnie w używanym? 13. Ale lepszą celność ma. No to ja mam, jak chcesz, to ci dam. Ja mam pistolet, który ma 19. A celność i szybkostrzelność? Celność 78,7, szybkostrzelność 3,3. A ten ma celność 91,2 i szybkostrzelność 4. Ale 19 to i tak jest dobrze. To daj. Czyli co, chcesz mi go zabrać? Jeżeli ci nie jest potrzebny. A on mi się podoba. Ale tamten też był 19. To ty chyba nie zmieniłeś sobie pistoletu. No, bardzo możliwe, że... Że nie. No, fakt... Bo go wziąłeś, ale nie zmieniłeś. Tak. Bardzo inteligentne z twojej strony. No, tak jakoś wyszło, no. Dobra, już jest wszystko cacy. Wracamy do Zeda. Szkoda czasu. Czy tam do... TK'a. Mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o nikim. Komu nie sprzedaliśmy na przykład jakiegoś ustrojstwa. Kawałku ołowiu? No. Nie. Wiesz, oni tego mają tu jak na lekarstwo. Co? Żeby po... Po kiblach chować. No, słuchaj, no... Wiesz, jaka tu musiała być bieda... Musi być tutaj bieda, żeby robić... Wiesz co, ja se... The vault is real. Wow. A właśnie, przecież tu mogę sprzedać kurde dziadostwo. The vault is here and we will find it. This world is full of dangers. Dałaś ty karabin maszynowy. Mamy 2000. Dobra, chcę sprzedać to. I również chcę sprzedać to. Nie, moment. Co mam w użyciu? Anuluj. Aha. Mam lekki karabin maszynowy, hałaśliwy mogę sprzedać. Obcinacz. No, do dupy ta broń. Więc mogę sprzedać. Biszkopt. 13. Właśnie go zmieniłem. Nie chcę. Samopowtarzalny jest również do bani. 16. Ten sobie zostawię na pamiątkę. To sprzedamy, to sprzedamy, a to się przyda następnym razem. Idziemy. Okej. Nawet nie sprawdziłem, ile zarobiliśmy. O! Jak ja... Oj, dużo lubię ten pistolecik. Ja lubię ten karabin. Ale czekam tylko do poziomu 6, żeby go zmienić na jeszcze lepszy. Okej, okay, okej. Okay. Teraz, którędy my tu przyszli? Na dół, ten. A nie na mościk? A będziesz skakał? My tu jeszcze wrócimy nie raz. A. Dobra, było inteligentne, jak... nie powiem co. Jak cholera, nie bójmy się tych słów. I tak wszyscy przeklinają. Save. Który już jest otwarty. Że tak powiem, spudłowałeś.
ty skagu nie będzie. Wyłączyć MP3. Ta melodyka mi się kojarzy, jakby ktoś miał ostre rozwolnienie. Ooo, jak dobrze. Ile masz? Bierzesz zdrówko? Ile masz? To ja biorę. Okej, okay, w prawo, w lewo. W lewo. I już 10 minut minęło. Jakże miło. No 11 prawie, że. No bez tam 3 sekund. Wszystko mamy? Wszystko mamy. To wracamy. Wyruszymy w drogę i pójdziemy sobie. Nie rymuje się. Jep. A, ja dzisiaj idę do pracy. Dobrze, że mi się przypomniało. Tak, jeszcze powinien mieć do lekarza. Nie no, bo ja jeszcze chciałem sobie w coś pograć potem, ale jeżeli idę do pracy, to już nie będzie za bardzo czasu. Yep. Okej, okay, wróciliśmy. Guess who's back? Aha, i kolejne skaki do zabicia. Zaczynam to lubić. Dużo amunicji do piw-paw. Ale ci ją podbieram. Podbieraj, podbieraj. Mam jest całkiem sporo. Dobra, twoja. Ups. Czyżbym słyszał skagi? Tak. Nawet poczułem je na własnym zadku. O, z tego pistoletu naprawdę mi się wyśmienicie strzela. Kolejne skagi, czy idziemy dołem? Skagi, no trzeba nabić jakoś ten poziom, level. A, coś mnie... Sorki? Znaczy dzięki. Coś cię udziabało. Zada. No, udziabał, bo pewnie głodny. Tutaj do jedzenia są same naboje. Się wraca. Rozwalić! Rozwalony! Level up! Jestem taki samotny. Idź do doktora Zeda. Okej. Okay. Chodźmy do doktora Zeda. Aha, ty już lecisz do doktora Zeda. Tu jest za dużo skagów. Musimy ograniczać ich przyrost naturalny. O, i zdobyłem poziom 6. Jakże mi miło. I wiesz co to oznacza? Lepszy karabinek? Też. I niepotrzebnie użyłem działka. A, ale się naładuje. Dobra, co my tu możemy wziąć? Mogę zwiększyć obrażenia z działka. A, ja też mogę chyba, nie? Mogę zwiększyć obronę swoją i ilość amunicji. Ewentualnie mogę robić za healera tutaj, że moje działko będzie leczyć ludzi. To się może przydać. Dobra, ja się poza wizją zastanowię. Bo oddamy questa i chyba kończymy. No, dzisiaj zrobimy taki krótszy odcinek. Cześć, klap, klap. Hey there, stranger. Chyba... Tak. Fuck, zapomniałem. Well, I'll be damned. Nie, fab, fab. Nie, przecież. You should get me a drink to celebrate sometime.
Might want to check out the bounty board and see if anyone else has a job. Jej, ja. Szukanie pracy. No, quest wzięty. Możemy się żegnać powoli. Chyba, że ma... chcesz się tam dostać na górę, spróbować. No, można spróbować. Tutaj pokazują, że jest ścieżka. A! I tutaj jest skrzynka, w której są pieniądze. Hi, hi, hi. Lubimy pieniądze. No hej! Ja się dostałem od hakserskiej strony, jest tu coś? Już nie! O, poczta, ciekawe. Której... O, pistolet. Której był pistolet. O, dwójka z Ameryki. O. Zobaczmy zlecenia pracy. Jak w Polsce, szukasz pracy na tablicach ogłoszeń. Przy tablicy ogłoszeń, mówiłem. Gdzie jest tablica ogłoszeń? Tam, gdzie stoi. Znajdź i użyj stacji podwózki. I spotkaj się z TK Bachą. Okej, na razie zostawimy to w spokoju. Zlecenie weźmie się w następnym odcinku. Niechcący wziąłem zlecenie, no ale mniejsza z tym. Dobra, chodź tu się pożegnać. Cześć, za tobą! Jest. Juhu! Serio? Tutaj, pa! Jakbyś nie wiedział, to ty masz mnie na radarze. Taką strzałeczkę. A, myślałem. Ty, dlaczego on mówi przez radio, skoro stoi tutaj? No i co się gapisz? Kulkę chcesz? To masz. Dobra, dzięki za oglądanie trzeciego. To trzeci był? No jak to szybko, jak to szybko leci. Trzeciego odcinka z serii Let's Play Zagrajmy w Koopie w Borderlands. Żegnałem się z wami, Gemini. I Luxo. Raz to wyszło jakoś konkretnie. No. Komentujcie, subskrybujcie, naciskajcie żółty magiczny guziczek i kciuk w górę. No, poprawnie się. I zapraszajcie znajomych, niech robią to samo. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.